Witajcie, lifterki, lifterzy. Jest czwartek, 4:30 rano, a jadę do Warszawy. A po południu będę wracać z Warszawy. Także zapraszam Was na spędzenie dnia razem ze mną. Don't you ever be sad. Generalnie dzięki Fit Lifestyle'owi, nie wiem, co to jest opuchlizna na twarzy, moja cara i twarz jest w doskonałej kondycji. Ale tak naprawdę są przed babskimi dniami i po mojej nerdce od razu to widać. No i do tego oczywiście doszły jakieś ciasteczka z okazji Dnia Kobiet swoim drogom. Generalnie dzisiaj miało to tak wyglądać, że Michał miał do mnie przyjechać autem, ale tak jak już pewnie wiecie, przedwczoraj skręcił kostkę. Tak więc jeszcze o tym nie wie, ale jadę po niego pociągiem do Warszawy i wracamy razem do Paryża. Za dużo nie nagrywałam, bo odespałam. W nocy spałam jakieś 1,5 godziny. Nie wiem, czy wy też tak macie, jeżeli się czymś jaracie, ekscytujecie i cała noc. Wzięłam z sobą do Warszawy tylko mały plecak. Nie mam kluczy do domu. Także muszę teraz coś wykombinować. Jak się nie zdradzić, a jednocześnie zmusić go, żeby wstał i otworzył mi drzwi. Zbyt kocham cię za to. Otwierająca. Stabilizator ci przywiozłem, morda. Dobra. Testujemy. Otwierająca. Stabilizator ci przywiozłem, mordo. Dostałam nakaz eksportowany pana do Haszkowa. Cześć! A gdzie sypieć? Nie ma go! Cieszysz się? No, wolę leżeć w chorze niż w Warszawie, nie? Z kotami. Jak dzisiaj wyjdę, to będę się czuł, jakbym wyszedł z jaskini. A niby tylko leżę jeden dzień, nie? A wiesz, taki człowiek jest... Witam wszystkich widzów kanału Dźwigaj Dziewczyno. Uprowadzona 4 w kinach. No, zostałem uprowadzony, czuję się z tym dobrze. Myślę, że szybciej będę się kurować na harzykowskim powietrzu. Od 3 tygodni gram w kosza na hali. Zaproponował mi mój dobry kolega Adrian z czasów technikum już. Teraz już się do niego nie odzywasz? Teraz już nie jest moim kolegą. Mój były dobry kolega, nie? Pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień. I założyłem swoje buty, w których nie grałem od dobrych paru lat. Dla znawców koszykówki są to KD 4, Kevin Duranty. I myślę, że też po części one się przyczyniły do tego, że skręciłem sobie tą kostkę. Wcześniej grałem w swoich takich zwykłych Reebokach, śmigaczach, pepegach i ta stopa była luźno w tym bucie. I przykładowo jakbym nawet spadł troszeczkę krzywo,
to stopa miała szansę się osunąć na krawędzi buta, bo tam jest luźny materiał, albo nawet wyskoczyć z buta. Natomiast założyłem sobie te Duranty, bo już byłem zajarany, że będę sobie testował paki w nich, jak po każdym meczu właśnie próbowałem tam wsadzić do kosza. I mocno je związałem, bardzo mocno, przez to stopa nie miała w ogóle miejsca w bucie, żeby się ruszać. Nie miałem już sił, nie miałem kondycji i mówię, proszę o zmianę, bo już ciężko mi było złapać oddech. I akurat kolega wcześniej mówi, nie, to ja nie mam sił, ja schodzę pierwszy. I żałuję, że powiedziałem mu, o nie, ty zostaw swoją dupę na parkiecie, to ja idę usiąść. A mówię, okej, dobra, jeszcze wytrzymam, nie? No i to się stało minutę później w zasadzie. Po prostu tam pod koszem przy zbiórce to chyba było, krzywo spadłem, noga zaczęła puchnąć, zaczęła się zalewać. No i tak jestem tutaj, no. Kaja nas wywiozła. Nie wiem gdzie, bo się nie słucha i nie patrzy na nawigację. Zwiedzamy. I wiem jedno, że klimat jest jak w Wiedźminie, tylko drogi były lepsze w Wiedźminie. Na około, ale dojechaliśmy. Kaja lubi challenge. Popodróżowałam sobie trochę. No, zrobiłaś 800 kilometrów. Like always. Harzykowy signing in, Warszawa signing out. Peace out. 8 kilometrów od Harzykowej jest miejscowość Chojnice i prawdopodobnie jakby ktoś z Ameryki przejeżdżał i to by się zapytał, o, oh, is it Chujnice? It's really nice city, you know, Chujnice. Jesteś pewien, że dotniesz na Sopot? Tylko to wzbudza moje wątpliwości. O brzuch i czwórki się nie boję, nie? Są w dobrej formie, ale... Jeżeli będę docięty w tym roku na Sopot, mimo tego, że jestem na masie, ale na takiej zadbanej masie, to muszę wam się do czegoś przyznać. W tym roku mój trener wprowadził mi jeden środek, bo inaczej nie zajdzie. Na oporne ulanie.
Jest to chyba pierwszy taki luźny vlog na moim kanale z dnia. Chcieliśmy dodać jeden element od siebie, czyli 50 faktów o nas. Dlaczego? Nie wiem. Wczoraj wpadliśmy na taki pomysł, że... Ty wpadłaś na ten pomysł. No ja wpadłam. A mi się spodobał. Zamiast klasycznego Q&A, żebyście lepiej nas poznali, pośmiali się. Długo się zastanawiałem, czy niektóre fakty powinny być na filmie, ale stwierdziłem, że no co, będę mówił, że fakt numer jeden, mam niebieskie oczy, nie? Nikomu by się nie chciał to oglądać, także no myślę, że odchylimy tutaj sporo naszej prywatności. A i nie będzie to 50 faktów o każdym z nas, tylko łącznie 50 faktów o nas. Nawet papierkami, kto zaczyna? Papierkami. Kto wygra, ten zaczyna. Nie, poczekaj, kto przegra, ten zaczyna. Dobra. Trzy, cztery. Nie! Dobra. Zaczynasz. Pierwszy fakt o mnie. W liceum dorabiałam sobie klasycznie, jak większość młodzieży, ale nie jako kelnerka, nie jako sprzątaczka, ale jako ochroniarz. Na imprezach masowych, na koncertach, na meczach i, co najlepsze, musiałam zrobić specjalne kursy i zdobyć papiery, żeby móc wykonywać ten zawód. Także byłam bramkarzem przez 2 lata. Miałem traumę z Zulu Gulą. Kiedyś był taki program o charakterze politycznym. Moi rodzice go oglądali i śnił mi się po nocach, że gonił mnie po piwnicy. Przez 2 lata gimnazjum miałam anoreksję i to taką dosyć zaawansowaną. Może nagram kiedyś o tym materiał, bo wiem, że było już sporo pytań od dziewczyn odnośnie zaburzeń odżywiania. W skrócie, ważyłam ponad 15 kg mniej niż teraz, a miałam ten sam wzrost. No i wiadomo, jak to przy anoreksji była, to taka naprawdę skrajna dieta, gdzie potrafiłam jeść tylko jedno jabłko dziennie. No, ale o tym nagram osobny odcinek. Chcieli mnie zabić w Turcji, dokładnie zastrzelić, bo pokonałem wszystkich na rynkę. Razem ze znajomymi ruszyliśmy w ostatni dzień pobytu na miasto. No i spotkaliśmy tam grupę Turków i oni nas zaprosili do siłowania się na rękę i mieli to wszystko przemyślane, zaczęli od najsłabszego i zanim zaczęliśmy grę, chcieli, żebyśmy weszli z kasą, no to weszliśmy tam, pamiętam, to było 100 euro. No i pierwszy poszedł gładko, nie? Drugi poszedł, trzeci poszedł i teraz czwarty. I widać było, że mieli to przygotowane, nie? Że czwarty był największy i pewnie tak robili kasę na turystach. No ale czwartego niestety dla nich też pokonałem. No i mówię, okej, guys, where is my 100 euros, nie? A gość zrobił tylko ten ruch i wyjmuje ze spodni klamkę i zaczął do mnie mierzyć. Największy stres. No i to był stres taki niecodzienny, nie? Ciężko mi go było opisać, po prostu się zerwaliśmy w uliczkę obok i uciekaliśmy z 15 minut, nie? Kondycja była nieograniczona wtedy. Taki był zastrzyk adrenaliny. To jest jeden z tych faktów, na którym się zastanawiam, czy mówić, bo jest dosyć głupi. Tak. Ale okej, okay. Jak byłam malutką dziewczynką, to był okres przedszkolny. Moją ulubioną zabawą w wakacje było codziennie rano wstawanie i wyławianie wszystkich owadów z basenu na ogrodzie, wykładanie ich na tarasie i suszenie ich na słońcu. Potem się oczywiście nimi opiekowałam. Wiele z nich odżywało. Także no, bawiłam się z owadami dla dzieciaka. Reanimowałam je. Nie miałem o tym pojęcia, brzmi jak dewiacja. To jest wielkie miłosierdzie po prostu, względem każdego zwierzątka. W imię nauki. No, ale dzięki temu teraz ja chronię cię przed owadami i zabijam każdą muchę w domu, każdego komara i każdego pająka. Po co będę tak naokoło szedł? Po prostu zesrałem się w gacie w centrum handlowym. I było to po zawodach pierwszych moich w startach 2016 rok. Miałem dietę niskotłuszczową, no i ładowałem się przed zawodami, zjadłem dużo tłuszczów i dzień później byłem z Kają w Złotych Tarasach i chciałem sobie standardowo, jak wielu z was pewnie, po prostu pierdnąć. No i niestety zaskoczyło mnie to i dostałem taki poślizg od tych tłuszczów, poczułem ciecz. No i później jeszcze była walka w toalecie. Mam mówić szczegóły? Czy obejdzie się bez? Taka sprawa, że wszyscy nasi znajomi już znają tę historię i wszystkim się chwaliłeś tym. No wiem, ale widzowie nie wiedzą. Nie będę wchodził w szczegóły, ale chciałem powiedzieć, że naprawdę zrobiłem co mogłem,
uratowałem sytuację, czystość w toalecie publicznej, w której byłem. Przez 3 lata nosiłam aparat na zęby ze względu na krzywe, na zachodzące na siebie jedynki i zgryz, który po zdjęciu aparatu mi się cofnął. Boję się latać samolotem. Nigdy nie miałam żadnej operacji, zwichnięcia, skręcenia, złamania, ale za to miałam wycinanego guza. I mam teraz piękną bliznę. Od małego mama stygmatyzm, ale zawsze nie chciałem nosić okularów. I tak zredukowałem wadę do minimum, pomimo tego, że nie nosiłem tych okularów przez całe życie. Byłem taki skrzywdzony tymi okularami. Pewniuszka je wrzuciła. Takie Bill Gatesy typowe informatyki dostałem. No i to już się gdzieś zakorzeniło w psychice. Pierwszą stłuczkę autem zaliczyłam w dniu odebrania prawa jazdy. No i przez to, że wycofywałam na parkingu. I to był olbrzymi parking, na którym byłam tylko ja i auto, w które przedzwoniłam. Po prostu go nie zauważyłam. I co najlepsze, wtedy jeszcze nie byłam blondynką. Od małego grałem wyczynowo w piłkę ręczną i wiązałem z tym sportem przyszłość, ale niestety kontuzja zadbała o to, żebym chodził na siłownię. Poznał mnie. I poznał ciebie, żeby powstał warszawski koks. Dźwiga dziewczyna. Jestem adwentystką dnia 7, a chrzest przyjęłam w 2013 roku. Moja ksywa owca została przekazana z pokolenia na pokolenie po moim ojcu od nazwiska i nieważne kto, czy nauczyciele, czy kumple, wszędzie każdy na mnie mówił owca. Całe życie. Tylko nie. Tylko nie ty. Ty mówisz do mnie jak Michał Karnowski na mnie mówi. Michu. Moimi ulubionymi kreskówkami z dzieciństwa są Eddie i Chojrak Tchórzliwy Pies, a grami Heroes 3 i GTA San Andreas. Jestem jedną dziewczyną w rodzinie. Akurat też mam z grami wideo. Przysięgam. Tak? Gry wideo. Od zawsze byłem fanem gier wideo. Teraz już trochę mniej. Im starszy jestem, też pewnie dużo... Teraz... Ale będę miała sklejania, masakra. Nie, gdybym miał wymienić swój ulubiony tytuł, Knights of the Old Republic, Gwiezdne Wojny, najlepszy RPG i zarówno gra, jaka kiedykolwiek powstała, moim zdaniem. W liceum byłam na biochemię i maturę zdawałam z rozszerzonej biologii i z rozszerzonej chemii. Tak więc nie miałam życia. A maturę zdawałam, jak przygotowywałam się do zawodu. 2 miesiące przed zawodami. Ja bym co tym robił. Miałem wycinane migdałki. Myślę, że bardzo warto opowiedzieć, dlaczego nie mam zębów, bo jest wiele spekulacji na ten temat w komentarzach. Teorii spiskowych. Otóż, jak byłam mała... Ja mam to samo. Nie, ja mam tak. YouTube jak leci. Otóż, jak byłam mała, była praktykowana taka metoda przez dentystów, że... Łukieć, pięta, nie ma klient. Nie ma zębów. Że się nie leczyło zęba, tylko łokieć i wychodzili wszyscy szczęśliwi. Pozdrow! Gdzie rozwiercali zęby, mleczaki i zostawiali, nie było plombowania. Więc sporo zębów mi się przez to popsuło i z kolei jak poszłam do kolejnego dentysty, to wyrwał mi wszystkie mleczaki z myślą, że przecież mi wyrosną stałe zęby. Się okazało, że na 3 zęby nie mam zawiązek. Także nie mam 2 piątek na dole i 1 piątki u góry i już mi nie wyrosną. No nie chcę ryzykować implantami. Dlatego pamiętaj, całe życie garna. Wszędzie, jak śpisz, jak myjesz zęby na ślubnym kobiercu, nigdy nie wiadomo. A mało ci zostało. A propos tego, słowo honoru, mój następny punkt to, że nigdy się nie biłem. Prawie ze mną. A to będzie mój kolejny fakt. Jak byłam na redukcji, Michał chciał mnie uchronić przed zjedzeniem swojego całego zapotrzebowania kalorycznego z dnia w 5 minut, bo kupiłam sobie paczkę żelek. Z rana. I to był twój dzień wysoki. Tak. Dlatego jadłeś żelki wtedy, bo wysokie węgle miałam. I chciałam zjeść całą paczkę żelków, wielką, i kłóciłam się z Michałem i prawie doszło do rękoczynów. To była prawdziwa taka nasza kłótnia, gdzie wrzeszczałam na Michała. To z twojej strony. Z mojej strony, no. Ale w końcu pozwoliłeś mi zjeść żelki. No i później zdychałaś przez cały wieczór i był płacz. Przed kanałem warszawski koks. Miałem już fazę na YouTube i miałem swój osobisty kanał Shredded Mike. Nie wiem, czy pamiętacie, ci co pamiętają. Pozdrawiam serdecznie.
Ciekawy jestem, ilu z was pamięta. I tam wstawiałem filmiki takie, wiesz, anglojęzyczne, takie słabe te filmiki były, ale wstawiałem i już tam jakoś bawiłem się tym YouTube'em. I to był rok 2011 już chyba. Mam patent żeglarza jachtowego i swego czasu sporo żeglowałam. Teraz już jestem z Haryfornii, a tutaj powstał pierwszy klub żeglarski w Polsce. Wszyscy mieli z nas bekę, jak z Zakerem stawiliśmy pierwszy filmik na kanale Warszawski Koks. O, tak oficjalnie pierwszy film. Bo ten kanał Warszawski Koks już kiedyś istniał i oni coś tam stawiali takiego dla znajomych. Bardziej takie głupoty, nie? Rebur, paczka 80 i tak dalej. Ale no on się tam marnował i była fajna już nazwa. Chcieliśmy nowy projekt wdrożyć na ten już istniejący kanał. No i mieli z nas wszyscy bekę, nie? Że to nie ma racji bytu, nie wiem. Że debile siedzą i gadają do kamery, bo 2013 rok to był jeszcze wczesny rok bardzo dla YouTube'a. Jeszcze było pełne pole, wiesz, do zapełniania luk. I ci YouTuberzy dzisiaj, to są najwięksi w danym sektorze, to zaczęli właśnie tak na przełomie 2012-2013. Ja pamiętam jeszcze, że ja się wstydzę się trochę do dziś mówić do kamery, ale nie tak jak w 2013. I w Polsce to było dziwne jeszcze, bo to przyszło z zachodu. Ci, co mieli największe jaja na wystawienie się opinii publicznej, teraz prowadzą, nie? W Polsce. Generalnie nie przeklinam, ale doskonale pamiętam moje pierwsze przekleństwo, które wypowiedziałam prosto w twarz mojej mamie. Jeszcze nie wiedziałam, że to jest przekleństwo. Mój starszy kuzyn śpiewał ze mną piosenkę Maria hi, hi Maria hu i powiedział hu. W tym momencie moja mama weszła do pokoju i powiedziała mi prosto w twarz hu. Ale generalnie nie przeklinam. No ty w ogóle nie przeklinasz. Mieliśmy taką fazę, że lubiliśmy pierdzieć w obecności ładnych dziewczyn. W sensie, że idziemy chodnikiem i przychodzą ładne dziewczyny i po prostu pierdzieliśmy. Przeszłobyśmy to w sumie stan Luka też. Nigdy nie zapaliłam papierosa. Ja też. Nie, jestem technikiem informatykiem. Jak widzicie. Nie potrafię gwizdać ani pluć. Nigdy nie potrafiłam. Rzuciłem swoje pierwsze studia. Była to filologia angielska. Ze względu na redukcję 2013. Przez 8 lat gram na fortepianie w szkole muzycznej. Fajnie. No i swoje drugie studia może nie rzuciłem, ale zawiesiłem. Ze względu na redukcję ponownie. Prawo jazdy zdawałam w Bydgoszczy i zdałam za pierwszym razem. Czekałaś na to od początku odcinka, już. A ja zdałem za czwartym razem. Przejdźmy do następnego faktu. Ale ty zdawałaś w Bydgoszczy, a ja w Warszawie. Bydgoszczy jest bardzo ciężko. I jesteś dziewczyną. I... A dziewczyną jest łatwiej. Moją egzaminatorką była policjantka. Kobieta. Która wszystkich udupiła wtedy. Okej. Ale ty dobrze jeździsz, także nie mam z tym problemu. Przez parę lat byłam harcerką i jeździłam na obozy harcerskie. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale mniej więcej do końca podstawówki myślałem, że to jest przejście dla pierwszych. Nie dla pieszych, tylko dla pierwszych. Tak jak każde dziecko, miałam swój wymarzony zawód w przyszłości. I tak jak inne dziewczynki, chciały być księżniczkami, fryzjerkami, piosenkarkami, aktorkami, tak ja chciałam być chirurgiem. I bardzo mocno w to wierzyłam i bardzo w to chciałam. Oglądałam programy chirurgiczne. Do czasu, aż zaczęły mnie brzydzić rany i cięcia. Wyszedłem ze studniówki wcześniej, bo musiałem zjeść posiłek co 3 godziny. Na swojej studniówce byłam z kuzynem. Lepiej z kuzynem niż bez nikogo, bo ja byłem bez nikogo. Naprawdę? Naprawdę, bo musiałem zjeść posiłek. Mam trzeciego sutka. Gdzie tutaj? Gdy pierwszy raz wziąłam 60 kg na siad, było to na siłowni Michała Karnowskiego, to pamiętam, że zrobiło mi się tak słabo i zżygałam się w toalecie. To był jedyny raz, jak puściłam pawia po treningu. Po zakończeniu sezonu startowego od maja nie goliłem swoich pach najdłużej w dorosłym życiu i to było 10 miesięcy. Zgoliłem je na naszą dwurocznicę, bo na tyle uprzejmy. Doceniam to. Panicznie boję się obcych psów. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że przez około tydzień byłam na wolontariacie w
schronisku. Pamiętam, że dziewczyny, które tam również były wolontariuszkami już parę lat, zaczęły mi pokazywać swoje blizny po pogryzieniach, a te psy były wyjątkowo dzikie. I pamiętam, jak jednego dnia uciekłam po prostu stamtąd i szłam 7 km do domu z buta. Byłam naprawdę w takiej ostrej traumie. Od tamtej pory panicznie boję się na ulicy, jak przechodzi obok mnie obcy pies. I mnie broni, no naprawdę boję się psów. Mój ulubiony kolor to niebieski. Ważnym ogniwem spajającym moje i Michała relacje na samym początku, gdy się poznaliśmy, było przypadkowe zestawienie mojego auta w galerii handlowej na noc w Gdańsku po debiutach. Do rana czekaliśmy w furze Michała przed galerią, aż otworzą ją, aby mogła wrócić do domu, a on do Warszawy. Więc mieliśmy czas, żeby się lepiej poznać. Porozmawiać. Wynosiłem między innymi nasz slogan jedz co chcesz, wygląda jak chcesz na kiblu. Generalnie najlepsze pomysły zawsze miałem się na kiblu. Przez 3 lata gimnazjum miałam najwyższą średnią w klasie i byłam przewodniczącą, więc ominął mnie ten okres buntu. Byłam kujonką. Prymus, prymas. A byłam! Nie chciałem jechać na zawody do Brukseli, w których zająłem ostatecznie pierwsze miejsce i Kaja mnie namówiła, żeby jednak pojechać. Na noc przed miałeś kryzys, gdzie chciałaś anulować wylot i wszystko zostawić. No, także dlatego jest potrzebna bliska osoba, trener, jak się szykujecie do startów. Tak jak wspominałam, w gimnazjum byłam kujonką i zależało mi, aby mieć jak najwięcej punktów do rekrutacji do liceum. Tak więc, aby zdobyć 2 dodatkowe punkty, można było iść na wolontariat. I przez tydzień, tak jak mówiłam, byłam w schronisku, ale nie wyrobiłam tego minimum godzin, więc przeniosłam się do hospicjum. Wystarczyły chyba 2 dni, żeby wyrobić już tą normę godzinową, ale na tyle czułam się tam potrzebna i związałam się z tymi ludźmi, że przychodziłam przez całe wakacje między gimnazjum a liceum od 9 do 17. Dobra, jest 50 faktów. Mamy nadzieję, że Was nie zanudziliśmy i czymś Was zaskoczyliśmy. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jak Wam się podoba taka luźna forma vloga. A może będziemy nagrywać więcej takich wspólnych materiałów. Co, żegnamy się i widzimy się za tydzień, w niedzielę, w kolejnym filmiku. Pa! Jak tam Twoja kostka? Dalej ulana? Chyba trochę mniej już, ale jeszcze jest. Jeszcze, ale to siedzi woda tylko. To nie tłuszcz, to woda. Zbijasz, mówisz? Podskórna woda. Także się nie przyjmuje i ładuje.